Marynarka polska ćwiczy w porcie i na pełnym morzu. Przeciwlotniczej w Warszawie trwało 3 dni. W tym czasie kilkakrotnie zarządzano alarm lotniczy, po którym w wielu punktach miasta odbyły się alarmy gazowe i pożarowe. Ćwiczenia wykazały znaczny stopień zdyscyplinowania ludności, dobre przygotowanie stolicy na wypadek nalotu nieprzyjacielskiego. Armia polska jest na ustach całego świata. Demonstrujemy ćwiczenia czołgów i działek przeciwpancernych. Czołg jest dziś nieodzowną częścią składową uzbrojenia współczesnej armii. Jednocześnie postępuje rozwój broni przeciwpancernej. Thank you.
Wspaniale i bohaterska armia polska jest silna i gotowa. Spadkobiercy rycerskich tradycji Czarnieckiego, ulani polscy, są dziś najlepszą jazdą świata.